miałem to szczęście, że znałem panią profesor osobiście. I pierwsza myśl jest taka, że liczy się autentyczna duchowa wrażliwość i bogactwo wnętrza człowieka. Żeby miał tę empatię, żeby miał głębie zakorzenienia w tradycji, ale bez krytycznego podejścia, z odwagą zadawania trudnych pytań, właśnie afirmowanie idei, a nie ideologii, myślenie o tradycji aż na poziomie wileńskich zakorzenień, a bez jakiegoś nacjonalistycznego, takiego absurdalnego często napastliwego tonu, który może zabijać. Druga rzecz dotyczyła tego, co wyraża jedno z haseł w rozmowie, zresztą publikowanej, mianowicie, że pani profesor była publiczna, być publicznym, ale być osobnym, mieć odwagę cywilną wypowiadania własnych myśli, nie zabiegać o poklask, nie ulegać pokusom, no właśnie, które dzisiaj były omawiane jako cierpiętnictwo, jako martyrologia. Pani profesor na mnie ogromne wrażenie, którego do końca życia nie zapomnę, zrobiła przez fakt, że mając prawo nawet do nienawiści, do wrogości, do poczucia krzywdy, ona potrafiła uchronić swoją tożsamość, także akademicką, właśnie od tych cech zachowania, które niszczą, a nie budują. To jest dla mnie, można powiedzieć, humanistka, dla której filozofia była sposobem życia. Być może to ostatnie jest taką kwintesencją, że filozofem może być tylko ten, kto dokumentuje jakością swojego życia właśnie tą refleksyjność, tą zadumę, ten dystans także wobec siebie, wobec własnych krzywd i otwarcie na przyszłość, ale z głębokim zakorzenieniem w tradycji. Dlaczego o jej spojrzeniu na europejskość mówi się w taki niekonwencjonalny sposób, że była niekonwencjonalna? No bo myślenie nie może być zakładnikiem żadnej konwencji, żadnego właśnie sztywnego takiego mechanizmu sobie budowania jakiegoś algorytmu. Fundacja imienia pani profesor Skargi dała sobie zadanie troski o rzecz myślenia, ale właśnie myślenie jest pewnym wyzwaniem. Ono nie może być zredukowane ani do kultury analitycznej, ani do jakichś mechanizmów kalkulacyjnych. To jest właśnie ta refleksyjność, która porusza najgłębsze struny, która uczula na niepewność, która uczula także na nieprzejrzystość, gdzie ta etyczność namysłu właśnie wymaga często odraczania odpowiedzi, bo najważniejsze jest głębokie przemyślenie pytania. To jest jedno z najtrudniejszych takich posłań i dziedzictwa filozofii, że myśleć oznacza odraczać zbyt pochopne, zbyt aroganckie odpowiedzi, bo trzeba najpierw być może ogarnąć style epok zadawania takich pytań, po to, żeby uniknąć błędów, które nawet najwybitniejsi przedstawiciele tych epok mogli popełniać. Francja jest szczególnym krajem w życiu Barbary Skargi i zasłużyła na to, żeby Francuzi, których bardzo lubiła, których ceniła i których czytała filozofię, wiedzieli tak naprawdę o jej niezwykłym wkładzie do humanizmu europejskiego. I dla mnie ten niezwykły wkład to jest myśl, doświadczenie. To jest jedyna osoba, europejska filozof, czy filozofka powiedziałaby się dzisiaj, która była skonfrontowana w swoim życiu, w swojej myśli z dwoma totalitaryzmami i z odnowieniem się demokracji.
Nie znam takich innych przykładów. I chętnie we Francji zamknęłoby się ją w świadectwie, co próbowano zrobić, jak wyszła jej książka Ekwiwalent po wyzwoleniu po francusku. Ale to jest pułapka, z której chciałam bardzo szybko ją wyciągnąć, bo świadectwo nie jest brane równie poważnie jak praca filozofa nad takim trudnym doświadczeniem. A to, co zrobiła Skarga, to pokazała, że można wyjść z godnością z takich przeżyć i nie mieć żalu do świata, tylko wyciągnąć pewne podstawowe wnioski, na przykład o roli ideologii, na przykład o tym, jak szybko poprzez przywiązanie nadmierne do swojego narodu czy do swojego języka można przekształcić się w nacjonalistę nietolerującego innej kultury. To są filozoficzne tematy, na których zbudowała wiele swoich teorii i myślę, że to jest wkład do kultury europejskiej, którego nie ma na Zachodzie, bo nie może być. Ale my dzisiaj doświadczamy tego, o czym pani mówi i pani profesor mówiła, prawda? Tak, bo myślę, że Barbara Skarga widziała wcześniej niż nasze pokolenia to, co nam grozi. Powiedziała o tym z dużym naciskiem, próbując zwalczać pierwsze oznaki nadmiernego nacjonalizmu, pomieszania religii z polityką, takich tematów, nad którymi dzisiaj dużo debatujemy. A Francja do dzisiaj pewnych z tych tematów jeszcze nie przerobiła. Na przykład do dzisiaj można być marksistą, wojującym i twierdzącym, że to była idea, a nie rzeczywistość. Barbara Skarga mówiła o odpowiedzialności ludzi, którzy głosili pewne idee, za to, co się później stało. Tego Francuzi nie przerobili, więc myślę, że wydamy więcej z jej tekstów późniejszych po to, żeby młodsze pokolenie zrozumiało, co to jest odpowiedzialność intelektualisty za pewne myśli. Jak kolokwialnie nazwijmy, sprzedawać myśl pani profesor Skargi współczesnym Polakom? Ja myślę, że nie tyle przez prezentowanie jej bezpośrednio postaci, czy to biografii, czy jej pism i myśli, tylko właśnie pośrednio. Przez podejmowanie problemów, które ona podejmowała, z późniejszym zaznaczeniem, że to właśnie ona wpadła na takie czy inne rozwiązania, więc powiedzmy opozycja między pozytywistycznym sposobem myślenia, a myśleniem takim, że tak powiem, postmodernistycznym, bardzo byłoby interesująca dla dzisiejszych adeptów humanistyki. A to ona przecież jak gdyby tę problematykę zaszczepiła wtedy na naszym seminarium. I gdyby poprzez taki problem dotrzeć później do jej lektur, no to ta młodzież studencka dzisiejsza by to chętnie kupiła. Więc myślę, że taką okrężną drogą, nie bezpośrednio przez jakąś taką propagandę postaci czy myśli, tylko właśnie poprzez pokazywanie problemów, które żywo interesują również dzisiejszą publiczność. No na przykład nawet problemów politycznych. Opozycja między jakimś rodzajem wzmożenia emocjonalnego, nacjonalistycznego, a trzeźwym myśleniem krytycznym, to jest też coś, co Skarga już w tych swoich publikacjach bardziej popularnych, obywatelskich, że tak powiem, czy etycznych, poruszała. Ale trzeba by wyjść właśnie od tego, co dzisiaj na przykład obserwujemy, a potem pokazać, że przecież to już macie państwo, przeczytajcie. To już 20 lat temu pani Skarga pisała. Więc w ten sposób, myślę, dotrze się do dzisiejszej publiczności z jej przekazem. Kosmopolityzm według pani profesor, też bardzo oryginalne spojrzenie. Kosmopolityzm, który zdefiniowała Barbara Skarga, często cytuję w moich pracach, bo myślę, że to jest postawienie kropki nad i między napadaniem na tych, którzy wolą innych i takim nadmiernym przywiązaniem do swojskości. Barbara Skarga mówi, temat nie jest swojski czy obcy.
tematem jest, czy ludzkość jako istnienie istnieje w mojej świadomości. Jeśli wiem, co to jest człowiek, to jestem kosmopolitą naturalnie, dlatego że każdy człowiek, niezależnie od tego, gdzie mieszka i co myśli, jest warty godnego traktowania. Więc ona wiąże kosmopolityzm z pewną etyką stosunku do innego, a nie tylko komunikacją międzykulturową, modną dzisiaj w debatach. Oddaliliśmy się od takiego spojrzenia, prawda? Myślę, że niektóre środowiska się oddaliły, a inne są ciągle żywe i ci, co myślą o żywej Europie i różnorodnej w swojej uniwersalnej, w swoim uniwersalnym przekazie, są naturalnie kosmopolitami. Myślę, że większość Polaków lubi kosmopolityzm. Dzisiaj Polacy podróżują, widać ich wszędzie, uczą się języków, przejmują wzory skądinąd i przerabiają na swoje albo proponują swoje cudzoziemcom. To jest kraj otwarty mentalnie, więc nie należy dać się zwieść pewnym ideologiom, które chciałyby o tym zapomnieć. Pani profesor, wie pan, panie profesorze, co powiedziałaby dziś, patrząc na to, jaka jest sytuacja w Polsce? Oj, boję się, że pani profesor byłaby zdruzgotana, bo nawet w najczarniejszych myślach nie dopuszczała pewnie takiego dramatu właśnie zaniku myślenia, takiego dramatu bezmyślności, takiego dramatu uzurpacji właśnie władczych, które gubią przestrzeń namysłu, debaty, rozmowy, argumentów, uzasadnień, czyli tego wszystkiego, czym żyła. Po prostu pani profesor nie byłaby w stanie żyć w takim świecie. Zresztą przywoływałem nazwiska kolejnych prezydentów Polski, z których jeden przyznał jej order Orła Białego. W stosunku do drugiego musiała już jako pełniąca funkcję kanclerza kapituły zrezygnować z funkcjonowania, a trzeci po jej śmierci dokumentował wagę przywrócenia jej pamięci, inaugurując działalność Fundacji na Rzecz Myślenia imienia Barbary Skargi.